Dobry wieczór, Weronika Zając, Świat Gwiazd, Wielkie Granie, a wraz ze mną Doda, hej! Cześć, cześć! Powiedz mi, jak się odnajdujesz w takim rockowym anturażu? Wywodzę się z takiego anturażu, wychowałam się na takim anturażu i bardzo że dobrze się czuję. Szkoda tylko, że dzisiaj fatalne było suchy i nie było nic słychać, no niestety, to było niewygodne dla wokalistów, no. Takie sytuacje często mają miejsce u Ciebie na koncertach, czy tutaj wyjątkowo? Nie. Nie ma takiej sytuacji, nie ma takich miejsc. Rozumiem. Bo dzisiaj jest wyjątkowy wieczór, nie z racji tego, tylko wyłącznie dlatego, że jest Wielkie Granie, ale też premiera drugiego odcinka Twojego show. I słyszałam, niestety jeszcze nie obejrzałam, ale to na drobie, że spotkałaś się z ojcem, tak? I z drugim mężczyzną, który był żonaty. Jak oceniasz te spotkania, te randki? No to trzeba obejrzeć na Polsat Go, jak oceniam. To jest wszystko jakby w odcinku. Okej, to jeszcze mam pytanie w takim razie, skoro nie chcesz zdradzić, czy w ogóle facet, który ma już dziecko, ma u Ciebie szansę? W moim wieku ja już nie mam innej opcji. Okej, czyli akceptujesz. A co mam zrobić? No, nie, dla niektórych to stanowi problem, dlatego się pytam po prostu. No ale jak już się ma prawie 40 lat, to nie może być problemem. To jest naturalna kolej rzeczy dojrzałych osób, że posiadają potomstwo czy rodziny, a ja jestem po dwóch małżeństwach i co? Ja też słyszałam ostatnio, wyznałaś, że jeden z Twoich byłych partnerów nie widział nic złego w sprzedawaniu używanych rzeczy, na przykład skarpetek i tak dalej. I tutaj nasuwa mi się pytanie, czy mogłabyś być z facetem, który na przykład zajmuje się Twoimi interesami, pomaga Ci budować Twoją karierę, na przykład byłby Twoim menadżerem, czy jest w ogóle taka szansa? Nie potrzebuję pomocy w tej kwestii, jestem samowystarczalna. Czyli wolałabyś po prostu mężczyznę, który ma inne zajęcia niż po prostu Twoja kariera w ten sposób? No to chyba jest oczywiste. Po prostu wolałabym, żeby miał inne zajęcie niż moja kariera.